Witam serdecznie, ja nazywam się Jakub Górski, a moim i Państwa gościem jest pan profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Historyk, nauczyciel akademicki, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Panie profesorze, zanim zacznę, powiem tylko, że nasza rozmowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Porozmawiamy sobie dzisiaj o wychowaniu do wartości na przykładzie wolontariuszy, z którym pan miał okazję pracować na Łączce. Zacznę od pytania, kim byli owi wolontariusze? To ja może zacząłbym od tego, żeby powiedzieć, że nikt wolontariuszy nie skrzykiwał, nikt z nas nie czynił żadnych działań medialnych czy innych, żeby ogłosić, że oto potrzebujemy ludzi, którzy pracowaliby na Łączce, pracowaliby w innych miejscach, gdzie poszukujemy, odnajdujemy szczątki naszych bohaterów, ofiar zbrodni komunistycznych i innych. Z potrzeby serca, z przekonania, że chcemy brać osobisty udział w takich poszukiwaniach, zaczęli się zgłaszać do nas ludzie. Najczęściej młodzi. W ogromnej większości młodzi. I pracowali z nami przez długi ten czas, są z nami nadal i wierzę, że będą przez następne lata. Jest ich bardzo dużo. Ludzie, którzy są z różnych środowisk. To są ci, którzy są studentami, są uczniowie. Są ci, którzy nie mają zawodów, bądź wykonują jakieś zwyczajne, prozaiczne czynności na co dzień. Są kibice różnych zresztą, często bardzo zwaśnionych za sobą klubów, którzy w tych miejscach pracują obok siebie w sposób wyjątkowo zgodny i nigdy nawet przez chwilę nie dochodzi do żadnych zadrażnień. Patrzę na to z podziwem, patrzę na to z taką ogromną nadzieją, że to, co widzimy w tych młodych ludziach, w ich pasji, w ich chęci pracy na rzecz dobra wspólnego, w tym uczestniczeniu w wielkim patriotycznym obowiązku, jako coś, co daje nam podstawy do optymizmu, do pozytywnego myślenia o młodych Polakach, którzy są niezwykle zaangażowani, którzy są bardzo patriotyczni. Ja wielokrotnie podkreślam, że nie jest prawdą to, co usiłuje nam się gdzieś w różnych miejscach, ze strony różnych mediów wmówić, że mamy pokolenie, które to współczesne Polaków, które się niczym nie interesuje, jest skoncentrowane wyłącznie na sobie, własnych potrzebach, własnych oczekiwaniach. Nie zgadzam się z takim poglądem. Uważam, że doczekaliśmy się bardzo patriotycznego pokolenia młodych ludzi, którzy inaczej niż jeszcze ich rodzice nie wstydzi się tego, że są Polakami, którzy tą swoją polskość i swój patriotyzm chcą w sposób nie tylko werbalny, ale także taki konkretny okazywać. Oni są przecież uczestnikami różnych zdarzeń. Oni są na koncertach, oni są na marszach, oni są w działaniach różnych o charakterze patriotycznych, widoczni w całej Polsce. To, w jaki sposób odnoszą się do naszych bohaterów, możemy zaobserwować chociażby przy tym, co w Polsce dzieje się w granicach 1 marca, więc Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To przecież młodzi ludzie organizują ogromną większość działań, które mają upamiętnić naszych żołnierzy wyklętych. I robią to w sposób wspaniały. I nie dlatego, że ktoś im to nakazał, ktoś im to narzucił, ktoś zadekretował i nakazał im wykonanie takich oto czynności. Z potrzeby serca, z poczucia tego, że jesteśmy to winni naszym bohaterom, młodzi ludzie, tak jak potrafią, tam gdzie są, organizują koncerty, biegi, zawody, różnego rodzaju działania, które mają na celu upamiętnienie naszych żołnierzy wyklętych. Jeszcze kilka lat temu młody Polak z wizerunkiem Che Guevary na swoim t-shircie był niestety, ale dosyć powszechnym zjawiskiem w Polsce. Dziś widzimy na t-shirtach młodych Polaków twarze Inki,
Upaszki, Zakończyka, generała Dorfortmistrza Pileckiego. Pobłogosławionego Jerzego Popiełuszki. Też tak. Widziałem takich z taką koszulką. Panie profesorze, to w takim razie bardzo mocno rodzi się pytanie, co ich motywuje? Z czego, skąd to zaangażowanie? Bo pan mówi o dwóch zjawiskach, o tych ich, tych wolontariuszy, z którym pan miał okazję współpracować w projekcie Na Łączce, ale też mówił pan o tych inicjatywach, o tych zrywach, o tych marszach, o tych wielu innych rzeczach. Co ich motywuje? Co według pana ich motywuje? Pan z nimi rozmawia. Skąd się bierze to zaangażowanie? Bo jednak jest to społeczne wyobrażenie młodzieży, która tylko interesuje się sobą, a tu mamy zjawisko zgoła odmienne do percepcji pewnej. Młodzi Polacy, przynajmniej ta część, o której teraz mówimy, tych, którzy się angażują w różnego rodzaju działania, są ludźmi w pełni świadomymi. Mają poczucie przynależności do narodu polskiego i chcą uczestniczyć w kształtowaniu polskiej rzeczywistości. Nie stać z boku, nie obserwować, nie grymasić, nie krytykować, tylko wziąć osobisty udział w budowaniu rzeczywistości. I to się udaje na bardzo, bardzo wielu płaszczyznach. Młodzi ludzie mają poczucie wartości. Oni nie mają kompleksów. To, co jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy w Polsce obserwować, dzisiaj już nie występuje. Młodzi Polacy mają świadomość własnego wykształcenia, tego poziomu. Mają też wiedzę historyczną niezbędną do tego, żeby czuć się w pełni Polakiem. Są dumni z naszych dziejów, dumni z dokonań. Wiedzą, że w tym współczesnym świecie nie jest tak, jak jeszcze do niedawna usiłowano nam wmówić, że jesteśmy takim chyba najgorszym z możliwych narodów, z wielkimi kompleksami, z winami za wszystkie grzechy tego świata, łącznie z wybuchem wojen światowych. A młodzi Polacy mówią nie. W tych miejscach, gdzie są i tam, gdzie mogą, to się dzieje w Polsce, ale także poza granicami. Ja spotykam Polaków mieszkających w różnych miejscach na świecie i widzę, jak bardzo często bardzo młodzi ludzie, zadziwiająco młodzi ludzie, stają w kontrze do świata, który ich otacza. Mówią, że nieprawdą jest to, co mówi się o Polsce, o naszej historii i o nas samych współczesnych. Dają świadectwo tego, jacy jesteśmy, że jesteśmy Polakami i ten swój patriotyzm możemy w różny sposób okazywać tam, gdzie jesteśmy. Bycie Polakiem oznacza być kimś i oznacza zawsze czyn, nie tylko słowa, nawet jeżeli one są najpiękniejsze. Jak byłem w szkole, to chciałem mieć takiego nauczyciela, który tak o nas wtedy mówił, bo wtedy mówiono tylko, że jesteście tacy śmacy i upacy. Panie profesorze, wracając konkretnie do tych zadań związanych z wolontariuszami przy projekcie Na Łączce, co oni tam robili? Czym dokładnie się zajmowali? Zacznijmy może od określenia skali tych, którzy tylko na Łączce z nami pracowali. Kiedy próbowaliśmy policzyć tych wszystkich, którzy w latach 2012-2017 byli z nami na Łączce, doszliśmy do liczby około 400 ludzi, w większości bardzo młodych, którzy na co dzień wykonywali pracę w charakterze porządkowym. Trzeba było bowiem zawsze coś przenieść. Trzeba było dokonywać czynności prozaicznych, bez których te prace o wielkim znaczeniu dla nas wszystkich nie mogłyby się odbyć. Wykonywaliśmy te prace przy dołach śmierci ze szczątkami naszych bohaterów, ale także w pobliżu tych miejsc, gdzie przecież były zlokalizowane piękne, wielkie, monumentalne pomniki tych, którzy obok Łączki, na Łączce leżeli. Myślę tutaj o kwaterze zasłużonych dla władzy komunistycznej. Pamiętam pewną historię, którą niechcący zaobserwowałem wówczas i usłyszałem rozmowę młodych ludzi, kibiców, którzy jak co dzień sprzątali groby komunistów, które były obok, które
w wyniku prowadzonych prac były zakurzone. Jeden mówi do drugiego: myślałem, że będę szukał bohaterów, a muszę czyścić groby komunistów. Co nie oznaczało, że tej pracy nie wykonali. Wykonywali ją do końca z przekonaniem, że tak właśnie trzeba, bo ta praca składała się z szeregu różnych elementów i każdy z tych elementów wpływał na ocenę całości. Widziałem wielkie zaangażowanie, widziałem serce, widziałem łzy i widziałem wzruszenia tych ludzi. Widziałem także taki swoisty proces dorastania. Tam na miejscu, w krótkim czasie, oni zrozumieli, że coś, czego do końca jakby nie mogli sobie wyobrazić, przystępując do tej pracy, jaki to będzie charakter pracy, kiedy dotknęli tej pracy, kiedy mogli na co dzień obserwować szczątki ludzi. I tam na miejscu uświadomili sobie, że przecież oni do niedawna uczyli się o tych ludziach w szkole. Słyszeli gdzieś w mediach o naszych bohaterach, a tutaj są przy ich szczątkach. To, co robią na sicie, przesiewając ziemię i piasek, poszukując maleńkich fragmentów ich szczątków, może zębów, może znajdą medalik, może znajdą guzik, że wszystko to powoduje, że oni w sposób namacalny będą mogli uczestniczyć w tym historycznym procesie. I nikt im tego nie odbierze. To jest ta ogromna wartość, którą oni będą mieli w sobie przez całe życie. Byłem na łączce, dotykałem tej ziemi, przesiewałem tą ziemię, znalazłem guzik, znalazłem ząb. Być może był to ząb od rotmistrza Pileckiego, a może od generała Fieldorfa. Tego oni, ani my jeszcze dzisiaj nie wiemy. Na pewno jednak dla każdego z nich to, co się wydarzyło na łączce, pozostanie w ich sercach, w ich umyśle do końca życia. Nikt im tej wartości nie odbierze. Ci wszyscy ludzie, którzy pracowali na łączce, tworzą rodzinę. Tak o sobie mówimy. Ten wiek dla nas nie ma znaczenia. Przeżywaliśmy wspólnie coś. To jest jakbyśmy mówili o wspólnej walce, o polu bitwy. Myśmy na tym polu bitwy byli. Wróciliśmy po swoich, żeby ich odnaleźć, wyciągnąć z tej ziemi, zidentyfikować, następnie potem pogrzebać. Praca na łączce prostowała też tych młodych ludzi. Dawała im takie poczucie, że oni są ważni. To, czego w życiu niekoniecznie każdy z nich mógł doświadczyć, z różnych zresztą powodów. Na łączce każdy z nich mógł powiedzieć: tak, robię coś wielkiego, robię coś dla Polski, robię coś także dla siebie. Mam ogromną satysfakcję z faktu, że część, do wszystkich nie mogę, ale część z tych ludzi, młodych ludzi, którzy pracowali na łączce, byli wolontariuszami, została naszymi pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej. Ja nie miałem wątpliwości, podejmując decyzję o ich zatrudnieniu, że tak właśnie trzeba. Oni swoim zaangażowaniem, oddaniem, poświęceniem, wielką determinacją wtedy tam udowodnili na łączce, że są najlepszymi z pracowników. Czy z tych młodych ludzi któregoś z nich udało się przekonać bycia historykiem, panie profesorze? To tak pół żartem. Jeżeli nie do bycia historykiem, to na pewno do tego, że trzeba poszukiwać prawdy. Super, veritas. Panie profesorze, to, co pan mówi, jest niesamowicie inspirujące, bo zarysował pan obraz młodych ludzi, pewnej rodziny, wspólnoty, różnie to możemy nazwać, społeczności, gdzie był walor, niesamowity walor krzewienia postaw patriotycznych, ale to, co bardzo silnie wybijało z pana wypowiedzi, to takiego uczenia się współpracy ze sobą i wzięcie odpowiedzialności jedni za drugich za jakiś konkretny projekt. W tym przypadku wiemy, czego on dotyczył, ale jednak pewnego przedsięwzięcia. To ma przeogromne znaczenie dla życia tutaj naszego kraju. W związku z tym rodzi się pytanie takie do pana: co powinniśmy my wszyscy zrobić, może dorośli, żeby tchnąć tego ducha, który tam powstał, wykształtował się, zarysował się wśród tych młodych ludzi, do wszystkich młodych ludzi, żeby im pokazać, że nie muszą być zgarbieni, że mają wartość, o czym zaświadczają ich rówieśnicy, którzy zrobili to i to i tamto. Co powinniśmy zrobić? Zawsze w mojej głowie, w mojej pamięci przywołuję sobie piękne słowa mówiące o tym, żeby kogoś na czegoś zapalić, samemu trzeba płonąć.
To jest przekaz do nie tylko nauczycieli, to jest do wszystkich dorosłych, którzy w taki czy inny sposób mają wpływ na młodych ludzi. Młody człowiek potrzebuje przykładów, młody człowiek potrzebuje tej iskry, młody człowiek potrzebuje słowa, potrzebuje być traktowany jak partner, nie jak nie do końca rozwinięty młody twór, który i tak nic nie wie, i tak niczego nie zrozumie. Kiedy poczuje się osobą traktowaną poważnie, kiedy trafi na człowieka, który będzie mówił do niego jak do własnego dziecka, z miłością, z prawdą, z troską o to, że to ziarno kiedyś zaowocuje, to jestem przekonany, że to jest ten właściwy kierunek, który powinniśmy wszyscy podążać na poziomie rodziny, na poziomie szkoły, na poziomie państwa. Marzy mi się spójność, której my dzisiaj w Polsce niestety nie mamy, abyśmy mówili jednym głosem w tej trosce o Polskę i o przyszłość ojczyzny. Potrzeba nam sięgania do wzorców, które mamy. To jest przykład II Rzeczpospolitej, kiedy społeczeństwo mówiło jednym głosem. Państwo i szkoła i rodzina mówiła, kto jest bohaterem, a kto nim nie jest. Kto zasługuje na chwałę, a kto co najwyżej na milczenie i zapomnienie. Żałuję, że dzisiaj młodzi ludzie muszą poruszać się w gąszczu sprzecznych przekazów, wzorców. Niekiedy są w tym zagubieni. Trudno, żeby było inaczej. To my dorośli się potrafimy zagubić, a cóż dopiero młodzi, nieukształtowani ludzie. Ale dążmy do tego, żeby ta spójność przekazu istniała, żeby te wartości były spójne dla nas wszystkich, oczywiste dla nas wszystkich. I żeby można było powiedzieć, że my dzisiaj robimy wszystko, żeby młody Polak dziś i za lat 20, i za 50, i za 100 był człowiekiem, który jest dumny ze swojej ojczyzny, dumny ze swojej historii i zawsze ma świadomość, że dla ojczyzny musi pracować, oddając swoje umiejętności, zdolności dla dobra wspólnego. Jeżeli nie będziemy myśleli w takich kategoriach kształtowania młodych postaw, kto weźmie odpowiedzialność za Polskę, za naszą ojczyznę? Bo przecież nie ci, którzy dzisiaj najgłośniej mówią, że patriotyzm jest jakimś dowodem rzekomego wstecznictwa. Że przecież mówienie o tej historii to jest coś, co świadczy rzekomo o naszym zacofaniu. Że współczesność oznacza zapominanie o tym, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy. Jestem, mimo różnych negatywnych zdarzeń, których jesteśmy świadkami na co dzień, optymistą, jeżeli chodzi o naszą polską przyszłość. Młodzi ludzie są naszym skarbem. Młodzi Polacy, ostatni raz stałem w tym wielkim tłumie na Marszu Niepodległości. Nie wiedziałem, gdzie kończy się marsz, nie wiedziałem, gdzie się zaczyna. A ogromną większość tych ludzi wokół mnie to przecież młodzi Polacy. I nikt im nie wmówi, że to, że 11 listopada stanęli tutaj w Warszawie i w innych miejscach, było dowodem na to, że jesteśmy rzekomo jakimś zbiorowiskiem faszystowskim. Młode, patriotyczne pokolenie Polaków jest rzeczywistością i naszym ogromnym narodowym skarbem. Bądźmy gorący, nieletni. To można powiedzieć z Pana wypowiedzi, niech nasz entuzjazm i nasze zaangażowanie
w krzewieniu postaw patriotycznych, w tworzeniu lepszej Polski pociąga młodych ludzi do tego, aby nie bali się brać odpowiedzialność i angażowali się w życie Polski, kraju, swojej rodziny. Moim i Państwa gościem był pan profesor Krzysztof Swagrzyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do następnego programu. Do zobaczenia.